niż prezentujący tutaj tę sztukę. Widać, jest dość mocno zbudowanym mężczyzną, a przy tym jest bardzo sprawny fizycznie. Bardzo efektowny ten pokaz i te pokazy, przygotowanie takiej właśnie formy, która wzbudziłaby entuzjazm publiczności, to jest rzeczywiście także bardzo wielka praca. No to naprawdę wymaga wielu lat wyrzeczeń. Proszę zwrócić uwagę na koordynację. Odbywającego się już od wielu lat w hali Persji. Takashi Azuma i Daido Yuku. Byłeś, Mariusz, w Paryżu na tym festiwalu. Miałem okazję oglądać taki festiwal w 2002 roku. I odbywał się wówczas Puchar Świata w Kyokushin i mogłem oglądać właśnie wspaniałych mistrzów różnych sztuk walki. Teraz będziemy mieli okazję obserwować właściwie to najbardziej rdzenne karate. No, widzą Państwo, że jeden z prezentujących jest ubrany w taki specjalny pancerz, również kask nad głowie. Po prostu ciosy mistrza Azumy wykonywane są z pełną siłą. To jest odpowiednie zabezpieczenie, które spowodowanie jakichś niepotrzebnych kontuzji. Przy czym, jak widzimy, Daido Yuko łączy ze sobą nie tylko karate, są tu elementy boksu tajskiego, jest uderzenie głową, uderzenie łokciem, są zakładane również dźwignie, także jest to taki pełny, kompletny system walki. Znaczy, tak naprawdę to wszystkie sztuki walki na tym były oparte bardzo dawno, one służyły skuteczności w realnym boju. Natomiast, no cóż, ostatnie dziesięciolecia troszeczkę zmieniły sytuację, gdyż sztuki walki bardzo rozwijały się w kierunku sportu, w kierunku właśnie doskonalenia różnego rodzaju elementów ataku, technik kata i różnych technik czy też kata i dlatego one może takie były bardziej, są bardziej ograniczone. W ostatnich latach obserwujemy powrót do łączenia tych sztuk walki, jiu-jitsu, karate i kickboxing i thai-boxing. Są bardzo często ze sobą powiązane. No, wiele osób nie wie nawet o tym, że znany tak bardzo kickboxing właśnie pochodzi z starej sztuki walki, jaką jest właśnie karate. Będziemy mieli jeszcze okazję mówić o kickboxingu. Będziemy oglądali tutaj jednego z największych mistrzów kickboxingu, a teraz walki K1 Jeroma Lebanera. My popatrzmy na tę walkę. Myślę, że bardzo jest to interesujące ze względu na to, że teraz coraz większa popularność MMA, czyli mieszanych sztuk walki, gdzie stosuje się zarówno walkę w stójce, jak i walkę w parterze, gdzie większość ciosów jest właśnie dopuszczona. Oczywiście zawodnicy walczą bez ochraniaczy, walczą bez kasków. Niemniej jednak to, co widzimy w tej chwili, bardzo przypomina MMA. No, właściwie tutaj, poza tym, że zawodnicy w sposób kontrolowany wykonują techniki, to już mamy okazję widzieć podstawowe techniki, które w realnym boju są. Na nogi, duszenia, ciosy łokciem, ciosy kolanem, także uderzenia głową. Oglądają Państwo pokaz Daido Yuku. Tu
to jest też jakby kwestia pewnych preferencji, bardziej naturalne są zachowania typu przechwytywanie, typu właśnie stosowanie dźwigni, natomiast uderzenia są to troszkę mniej naturalne zachowania w realnym boju. Aikido avec Christian Tissier. I oglądamy następny pokaz Aikido, jedna z najpopularniejszych, chyba także najtrudniejszych sztuk walki Christiana Tissiera. Oglądamy siódmy dan. Sztuka tak popularna ze względu na to, że jest sztuką absolutnie miękką, pozwalającą wychwytywać siłę przeciwnika, i oglądając Aikido na najwyższym poziomie, wydaje się, że tutaj nie potrzeba żadnej siły, że tą siłą dysponuje rywal, a my tylko wyłapujemy jego ruch. No, taka jest filozofia ruchu w Aikido. Nie jestem specjalistą w tejże dziedzinie, więc trudno mi wypowiadać się naprawdę autorytatywnie, natomiast jest to sztuka walki oparta na pełnej harmonii. I tu właściwie w założeniu nie ma jakiejkolwiek agresji. Każdy ruch, każda dźwignia to wykorzystanie właśnie siły przeciwnika w jego ataku. Wielkim mistrzem Aikido i założycielem tego stylu był Morihei Ueshiba. Osiągnięcie doskonałości tego właśnie, co widzimy w tej chwili, wymaga bardzo wielu lat pracy, ale wydaje się, że także dostarcza ogromnej satysfakcji. Aikido jest sztuką walki, którą na różnych poziomach oczywiście mogą ćwiczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom, to rzeczywiście jest to coś, co wiedzie do wielkiej walki, ale to jest także pewien rodzaj filozofii, jak we wszystkich sztukach walki pochodzących z Dalekiego Wschodu. Te wszystkie sztuki walki nierozerwalnie były związane z różnego rodzaju religiami. Religia miała przede wszystkim, sztuki walki dążyły do tego, by poprzez pracę nad samym sobą, poprzez przełamywanie różnego rodzaju barier, różnego rodzaju słabości, odkrywać siebie i odkrywać sens życia, sens funkcjonowania. Aikido zostało spopularyzowane przez pewnego Amerykanina, którego wszyscy Państwo zapewne doskonale znają. Był młodym chłopakiem, chyba nie miał jeszcze 20 lat, kiedy pojechał do Japonii, kiedy nauczył się tej sztuki walki, a później wykorzystywał ją w wielu, wielu filmach. Tym człowiekiem, o którym mówi, jest oczywiście Steven Seagal. Trzeba przyznać, że on dla rozwoju Aikido, dla spopularyzowania tego sportu zrobił chyba najwięcej. Tak, zgadza się, aczkolwiek trzeba tutaj jeszcze wspomnieć mistrza Morihei Ueshibę, który zafascynował cesarza Japonii na pewnym pokazie. Otóż była taka sytuacja, że Morihei był poproszony o wykonanie pokazu i później po tym pokazie również przystąpił do pojedynku z jednym z zapaśników japońskich, który pragnął pokonać mistrza. Trzeba przyznać, że Ueshiba był bardzo niskiego wzrostu. Mężczyzna miał, nie wiem, około 1,55 cm wzrostu, natomiast zapaśnik potężny, silny człowiek. I ten pojedynek bardzo niekorzystnie dla zapaśnika się japońskiego układał. I w pewnym momencie był już tak zdesperowany, że postanowił za wszelką cenę zgładzić małego aikidoka. No, ten oczywiście nie pozwolił sobie zrobić nic i kiedy doprowadził do tego, że zapaśnik mógł w locie złamać po prostu kark, tak miękko go, że tak powiem, ułożył, że nie spowodował żadnej kontuzji u tego zawodnika i to u tego zapaśnika, i to zostało bardzo mile i bardzo dobrze ocenione przez cesarza i w ogóle fachowców sztuk walki, że tak mały człowiek nie dość, że pokonał wielkiego mężczyznę, to jeszcze zadbał o jego zdrowie.
No aikido jest w ogóle sztuką walki, w której brak jest agresji. Tu się nie uczy, jak atakować, okaleczyć bądź zabić przeciwnika. Tu się uczy po prostu skutecznej obrony w taki sposób, by samemu być bezpiecznym, ale jednocześnie, aby napastnik nie odniósł niepotrzebnych obrażeń. I dlatego jest to piękna sztuka walki, aczkolwiek niestety bardzo trudna i tylko niewielu ludziom na świecie udaje się naprawdę opanować. Zresztą powiedzmy, Mariusz, jak w każdej, trzeba po prostu długich, długich lat pracy. A teraz zapraszamy Państwa nie tyle na pokaz, ale na taki mini turniej karate Kyokushinkai. Tu Państwa gość, Mariusz Mazur, będzie miał najwięcej do powiedzenia w końcu. Czwarty dan w karate Kyokushinkai. Trzeci. No tak się złożyło, że kiedyś zafascynowany sztuką karate miałem możliwość praktykować tę sztukę u sensei Macieja Mierzyńskiego, u sensei Krzysztofa Borowca. I bardzo zafascynowała mnie właśnie ta sztuka walki. A tu widzimy czterech uczestników tego mini turnieju. Składać się on będzie z czterech zawodników. Pierwszym Aleksander Rodriguez z Francji, później Tadashi, Japończyk, następnie Pablo Estreno z Hiszpanii i Julian z Republiki Południowej Afryki. Mini turniej, jak mówimy, zasady walki w karate Kyokushin są następujące, jeżeli chodzi o organizację tej walki, że toczy się ona na macie oznaczonej granicznie tymi czerwonymi pasami, że runda trwa 3 minuty i jeżeli sędziowie nie stwierdzą przewagi któregoś z zawodników, wówczas jest dogrywka, a bardzo często sędziowie uważają, że trzeba naprawdę wielkiej przewagi, aby od razu określić zwycięstwo jednego z zawodnika. Znaczy tutaj podstawą jest to, że zawodnicy nie mają żadnych ochraniaczy. No i z wyjątkiem uderzeń pięścią w głowę, w zasadzie wszystkie inne techniki, oczywiście na front ciała, są dozwolone. No i widzimy również ogromną różnicę wagi, wzrostu między zawodnikiem z Francji, Aleksandrem Rodriguezem, zwycięzcą Mistrzostw Europy również, a Japończykiem. Więc cóż, przede wszystkim Kyokushin jest taką formą walki, gdzie rzeczywiście zawodnik mający nawet 20 czy 30 kg mniej ma szansę podjąć walkę i nie jest od razu na straconej pozycji, aczkolwiek no, jest mu bardzo trudno wygrywać z silniejszym, większym przeciwnikiem. Tutaj tak na oko to wydaje się, że Tadashi waży pewnie około 70 kg, natomiast Rodriguez także, tak patrząc na niego z daleka, chyba powyżej setki albo na w okolicach 100 kg. Myślę, że nawet około 105 kg. No i widzimy właśnie te niskie kopnięcia, widzimy akcje kolanami, akcje łokciami. Trzeba mieć strasznie utwardzone ciało, przede wszystkim mięśnie brzucha. Kyokushin jest bardzo podobne do ostatnio też bardzo modnego thai boxingu. Właśnie w Polsce Kyokushin jest niezwykle popularny i wiele osób miało na pewno okazję oglądać turnieje karate Kyokushin. Mamy znakomitych zawodników. No cóż, trzeba by było dodać jeszcze taką rzecz. Twórca Kyokushin karate Masutatsu Oyama, kiedy rozpoczynał swoją działalność, właśnie w jego dojo dozwolone były wszystkie techniki. Można było uderzać na twarz dowolnymi technikami, cięciami, prawda, z otwartej dłoni i zaciśniętą pięścią. Ale szybko zorientował się, że kontuzji jest tak wiele, że bardzo realny system walk
no niestety wyklucza wielu zawodników. Stąd stworzył taki system knockdown właśnie, gdzie można walczyć w formule full contact. Jak to mawia sensei Włodzimierz Rój, jest to taka formuła do przyjęcia, gdzie głowa nie otrzymuje tak wielu potężnych i niestety niebezpiecznych dla zdrowia ciosów. Dodajmy, że możliwy jest atak w głowę, ale tylko nogą. Tylko nogą. I proszę zwrócić uwagę, że to naprawdę jest niezwykle trudne, mimo że zawodnicy mają dość nisko opuszczone ręce. Piekielnie trudno jest trafić nawet przy tej przewadze zawodnika na głowę, na twarz. I proszę popatrzeć, czy teraz, mimo że przewaga wagi jest tak duża, Japończyk absolutnie w tej chwili nie jest na pozycji przegranej. Wylądował ten czerwony woreczek z grochem na macie i teraz ogłoszenie wyników. Sędziowie ogłaszają ten wynik poprzez podniesienie chorągiewek. Tak, przez podniesienie chorągiewek z reguły z czterech sędziów. Tutaj mamy tylko dwóch sędziów. Sędzia maty decyduje, że jednak Rodriguez był lepszy, wygrał tę walkę. A więc on przechodzi do finału. Zobaczymy go w finałowej walce. Tymczasem drugi pojedynek między Hiszpanem Pablo Estrencero a Simfinem Giulanem z Republiki Południowej Afryki. Są to czołowi zawodnicy. Obaj należą do 30 najlepszych zawodników Kyokushin w świecie. Widziałeś ich na ostatnich Mistrzostwach Świata Open Kyokushin, które odbyły się jesienią ubiegłego roku w Tokio? Tak, w Tokio. No jest to jeden z nielicznych turniejów, gdzie możemy zobaczyć ponad 200 zawodników. Turniej trwa 3 dni i tylko jeden może z tego turnieju wyjechać jako zwycięzca. Widzieliśmy przed chwilą niezwykle efektowną technikę, opadające kopnięcie kakato. Od razu publiczność podjęła grę, podobało jej się to. Teraz z kolei Mawa Shigeri, czyli kopnięcie okrężne na twarz, bardzo popularne. W ogóle wysokie kopnięcia spotykają się z entuzjazmem publiczności, choć tak do końca, jeżeli chodzi o efektywność walki, to może nie jest to najważniejsze. Często mówi się o tym, że zdecydowanie skuteczniejsze są te techniki wykonywane właśnie w tej chwili, to co Państwo widzą, czyli niskie kopnięcia obijające udary. Znaczy, bardzo zależy od tego, z jakim zawodnikiem walczymy. Na pewno low kick, czyli Mawa Shigeri Gedan, kopnięcia na uda. Są to kopnięcia, które przygotowują ewentualną technikę na strefę Jodan. Chciałbym jeszcze znowu do tego kakata Orochi, do spadającej techniki. Tę technikę mało kto może wie w tej chwili, albo pamięta. Wprowadził nieżyjący już dziś Andy Hook lub Andy Ick. Szwajcar. Znakomity zawodnik, człowiek, który nazywany był niebieskookim samurajem, w którym zakochali się zupełnie Japończycy. On zakochał się w Japonii do tego stopnia, że umarł także w Japonii i przed śmiercią powiedział, że chce być pochowany w Japonii. I to się stało. On wspaniały zawodnik. Ja miałem okazję go podziwiać na wielu turniejach. W 1987 roku wywalczył wicemistrzostwo świata, później postanowił po 91 roku, po przegranej walce w Mistrzostwach Świata kolejnych, postanowił spróbować sił w zawodowym karate, a później właśnie w turniejach K1. No i zakończyło się to zwycięsko. Wygrywał i w Seido Kaikanie, wygrywał także w turnieju K1, przerywając taką holenderską dominację. Jeden z największych wojowników, zresztą był w Polsce, ile pamiętam, podczas Mistrzostw Europy. Tak jest, w 1987 roku. Ale niestety tam zdobył trzecie miejsce. No i tu widzą Państwo, jest przypadkowe uderzenie w twarz gołą pięścią. To jest rzecz rzeczywiście bolesna i straszna, tym bardziej, że zawodnicy oczywiście nie mają ochraniaczów na zęby. Mało tego, ta szczęka jest luźna, dlatego że oni nie są przygotowani na przyjęcie uderzenia w twarz. Tak, no bardzo dobrze zawodnicy karate potrafią amortyzować ciałem, tułów, przyjmują ciosy na tułów, na uda, natomiast z głową no nie mają tych nawyków, gdyż po prostu tego nie robią.
finale. No i kto będzie rywalem Aleksandra Rodrigueza w finale? A więc zawodnik z Hiszpanii jednak. Tak, Pablo Estrencero. No i jest to, co w sportach walki jest szczególne, godne uznania. Walka może być zacięta, walka może być nawet krwawa, ale to są tylko sportowni rywale. Po tym jest podziękowanie, po tym jest wzajemny dla siebie szacunek. No i to jest najpiękniejsze. Tempie możemy troszeczkę bardziej zobaczyć, zorientować się, jak techniki są dodawane, na jakie strefy najczęściej zawodnicy próbują uderzać z plot słoneczny, czy w okolice wątroby. No ale jakże utwardzony musi być ten brzuch, skoro ciosy zadawane z pełną siłą, gołą pięścią są przyjmowane bez mrużenia oka. Znaczy, to nie do końca jest tak. Naprawdę zależy to od wielu bardzo czynników. Otóż podstawową kwestią jest to, żeby umiejętnie zamortyzować cios. No i druga kwestia to przygotować ciało do przyjmowania tak mocnych ciosów. Mamy teraz od japońskiej sztuki walki, jaką jest karate, choć założycielem Kyokushinkai był Koreańczyk, dodajmy, bo Masutatsu Oyama. To jest po prostu przyjęte japońskie nazwisko człowieka, który wymyślił Kyokushinkai. Przechodzimy do chińskich sportów walki. W dalszym ciągu kung fu, wushu. Widzimy tutaj pokaz przez szkołę wushu Xiangjia. To są niesamowite popisy sprawności, to już wręcz baletowa sprawność połączona. Myślimy, że oglądając ten pokaz mogą być usatysfakcjonowani zarówno miłośnicy sportów walki, jak i ci, którzy w pewnego rodzaju sztukach doszukują się wrażeń estetycznych, jakże podobne to choćby do ćwiczeń z przyrządami w gimnastyce artystycznej, formy przy muzyce z przyborem. No tak, oparte na technikach walki.
Walki reżyserowanej, niezwykle efektownej, wymagającej bardzo wiele pracy, choćby z tego względu, że narzędzia, jakie są w niej używane, są dosyć niebezpieczne. No tak, tutaj też niezwykła zręczność i współpraca z partnerem musi mieć miejsce. Widzę Państwo różne style. Hua Tuo opracował system ćwiczeń, czyli zabawę pięciu zwierząt. Chodziło po prostu o to, aby naśladować ruchy niektórych zwierząt. To miało prowadzić do efektywności w walce. Jak najbardziej, aczkolwiek trzeba też tutaj wspomnieć, że Kung Fu w ogóle sztuki, wszystkie sztuki chińskie tak naprawdę pochodzą prawdopodobnie z Indii, być może że nawet jeszcze głębiej z któregoś z państw starożytnych. Historyczne źródła podają, że książę Bodhidharma przybył do Chin i tam w klasztorze Shaolin nauczał 18 technik. Na bazie tych technik powstały sztuki walki. Kolejni mistrzowie rozwijali dokonania tego słynnego mnicha. I pozostałe sztuki walki, jak karate, jak taekwondo i wszystkie inne, które dziś też będziemy mogli oglądać, mają właśnie te wspólne korzenie. No w każdym razie te najbardziej popularne to oparte na wyobrażeniach postaw bojowych tygrysa, żurawia, węża, szczura, małpy, modliszki, konia, smoka. Myślę, że jeżeli przyjrzeć się
tematyką sportu walki, z podejściem do tych sztuk walki opartych przede wszystkim na medytacji, na szacunku do drugiego człowieka, na bojaźni wobec Boga. No, to jest takie skomercjalizowane kung fu, jaki widzimy w tej chwili. No niestety. A szkoda, bo jednak ten autorytet mistrza jest tak nam, myślę, wszystkim potrzebny. Ale trzeba przyznać, że niezwykle to efektowne. Oglądali Państwo pokazy w wykonaniu ludzi z prowincji Zhejiang. Duża sprawność fizyczna, kapitalna choreografia, umiejętność połączenia tego wszystkiego z muzyką. Te reżyserowane walki, także robione przez wielkich mistrzów. Do tego nawet te efektowne stroje, bardzo kolorowe, powodują, że zarówno na ekranach Państwa telewizorów, jak i te 3 tygodnie temu w Paryżu wyglądało to rzeczywiście pięknie. W dalszym ciągu pozostajemy przy kung fu. Widzimy, jak wielka różnorodność jest stylów. Tu oglądamy kung fu sanda, czyli sparring. Gdyby, pamiętajmy o tym, że wushu będzie w programie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tych igrzysk, które odbędą się już za 4 lata. Tak, i tu już obserwujemy techniki bardzo przypominające właśnie Thai Boxing, czy też to, co można zobaczyć w odmianach czy kickboxingu, czy odmianach pełnokontaktowych karat. Czyli mamy tu przykłady po prostu pewnych form realnej walki, zarówno ciosów, jak i rzutów. Zawodników karate Kyokushin, Czerniakowski, postanowił spróbować swoich sił właśnie w wushu i zdobył 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w tej konkurencji. No i tu proszę zobaczyć, jakie możliwości niesie za sobą uprawianie tego stylu. To jest zawsze to, co jest najbardziej efektowne i bardzo wiele pokazów kończy się właśnie w ten sposób. Take this old lady, man. What's wrong with you? Did you say something? Come on, get on my bike, man! More power, more comfort. New Bandit 650. Hey, sweetie. I want my money back. Huh. We're too hot to work in this country. Where are we going? The physical universe we occupy. It cannot be done.
Ocean's 12. Eurosport.com, the sporting website. All the major football leagues live. The biggest tennis tournaments from the ATP and WTA, the Grand Slams, plus the Davis Cup and the Fed Cup. Everything from motorsport on two wheels and four. Follow the top events live. Or get in touch with Extreme. Enter the video world. All at Eurosport.com. Sport with non-stop combat. You want to see full-blooded, power-packed action? You want to see the most prestigious night of the year with the greatest fighters on earth? We've got it. The K1 World Grand Prix Final from Tokyo, Monday at 2100 in the Fight Club on Eurosport. Wracamy do Hali Bercy na festiwal sztuk walki. Wracamy na festiwal, w którym teraz pokażemy coś innego. To nie jest żaden dalekowschodni sport walki. Myślę, że Państwo poznają tego człowieka, który przysiadł tam blisko maty. To Jérôme Le Banner, największa gwiazda francuskiego kickboxingu i walkę K1. A tu widzimy walkę kickboxingu. Kickboxingu, czyli amerykańskiego karate, bo tak to się nazywało na samym początku. W 1968 roku odbyły się pierwsze zawody zorganizowane przez Jima Harrisona. To były zawody full kontaktu, czyli można było uderzać z całej siły rękami, nogami, można było trafiać w głowę. Joe Louis, Skipper Mullins, Pat Burleson, Bob Ward, David Moon i Fred Wren to byli pierwsi zawodnicy, którzy wzięli udział w tym turnieju. Wygrał ten turniej Joe Louis, a w nagrodę dostał $1, bo taka była wówczas nagroda, jaką Jim Harrison miał przygotowane dla zwycięzcy. Teraz te nagrody są zdecydowanie większe, $400,000 za wygranie Grand Prix K1 w Tokio. Jérôme Le Banner, no i właśnie prowadzący tę galę, mówi, że to jest znakomite miejsce dla Jérôme Le Bannera, bo odniósł tu wiele zwycięstw. Kiedy wrócisz? Mówi, że wszystko jest w porządku, że chce wrócić w maju w Japonii, że będzie walczył w tych zawodach, że z jego ramieniem wszystko jest już w porządku. Pamiętają Państwo, to była złamana ręka po kopnięciu tego właśnie pana, Mr. Perfect, czyli Ernesto Hosty, podczas finałowego turnieju K1 w Tokio. La suite de sa grande carrière, il représente la France, il nous représente toujours au Japon et sur tous les rings du monde entier. Merci pour Jérôme Le Banner. On continue avec Damien Lecomte. Dwa razy Jérôme Le Banner doszedł do finału tego wielkiego Grand Prix w Tokio. Dwa razy nie wygrał. W tej chwili jest coraz starszy, jest po kontuzji dużej, ale jest tak wielkim wojownikiem, a te jego walki, chociażby z Markiem Huntem, przeszły już do historii. Tu widzą Państwo jednego z jego uczniów, Damiena Lecomte'a. Tej podstawowe techniki karate kopnięcia. Mawashi. No ale myślę, że trudno będzie wrócić Le Bannerowi. Tak, Mariusz, patrząc na niego, to chyba widzimy, że troszeczkę przyszło. No niestety powroty, może nawet ze strony przygotowania fizycznego to nie jest specjalnie duży problem, natomiast psychicznie bardzo trudno jest się odnaleźć po dłuższej przerwie. Tym bardziej, że wielu zawodników właściwie przygotowuje się pod kątem mistrzów. No i Yeah!
A teraz koreański system walki taekwondo powstały prawie 50 lat temu, kiedy to koreański generał Choi Hong-hi w oparciu o dwie różne sztuki walki, tekion i karate, opracował system uniwersalny. Sam mówił, że to najlepszy system na świecie, ale wielu ludzi, którzy tworzyli nowe systemy walk, o tych właśnie systemach mówiły, że tak właśnie jest. Na pewno taekwondo słynie z niesamowitych technik nożnych, szczególnie z opanowanych technik z wyskoku. Myślę, że nie ma sztuk walki, które by akurat mogły tu konkurować w tej dziedzinie. Natomiast skuteczność w walce tak naprawdę zależy według mnie od zawodnika, od jego predyspozycji i potem wykorzystania tych predyspozycji w realnej walce. No ale dodajmy, że niedawno odbył się w Warszawie taki turniej, można powiedzieć, że turniej mieszanych sztuk walki, na którym byliśmy obaj, i ten turniej wygrał przedstawiciel taekwondo Łukasz Jurkowski. Choć z drugiej strony, oglądając to, co wyprawiał w ringu, możemy powiedzieć, że taekwondo w tym jego zwycięstwie za wiele nie było. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taekwondo oczywiście później podzieliło się, jest w wersji WTF, ITF, jedno olimpijskie, drugie nie. W każdym razie jedna z polskich zawodniczek zdobyła kwalifikację olimpijską i zobaczymy ją podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Kolejna ze sztuk walki, która po pierwszym judo awansowała do Igrzysk Olimpijskich, mamy taekwondo, mamy także wushu, które będzie w Pekinie. Czy będzie karate? Karate stara się o nominacje olimpijskie, ale to raczej karate WKF, czyli też taka mniej kontaktowa wersja. Znaczy, ja mogę powiedzieć tyle, że Masutatsu Soyama dwukrotnie miał propozycję, by Kyokushin weszło w skład sportów olimpijskich. Ja uważam, że decyzja jego była dość słuszna i wcale nie jestem zachwycony tym pomysłem, by karate było dyscypliną olimpijską. Dlatego, że uważam, że jest nośnikiem wielu ciekawych idei, jeśli nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, by zdobywać wyniki, by uzyskiwać punkty na zawodach. Może ono być zdecydowanie bogatsze i bardziej uniwersalne. Natomiast jeżeli będzie tak jak w judo, kiedy punkty i medale są najważniejsze, to troszeczkę zabija niestety sztukę. Już tylko mamy do czynienia ze sportem. No i popatrzmy na ten pokaz Park Munsuna. Wielki to wymaga dokładności, precyzji, szybkości i siły. No robi to wrażenie, rzeczywiście te deseczki pękają jak zapałki. Te deseczki to jeszcze pół biedu, ale tam takie widziałem bloczki gazobetonu także były rozbijane. Wracamy do karate Kyokushin i tu widzimy wielkiego zawodnika. Zwycięzca ostatniego turnieju mistrzowskiego Hitoshi Kiyama. I też bardzo dobry zawodnik Ryu Narushima. Znakomity technik. Wykonuje kata Garyu, jest to kata mistrzowskie. Trzeba dodać, że to jest właśnie kata, które wymyślił i opracował właściwie Sosai Masutatsu Soyama w Kyokushin. Ja myślę, że oglądają nas przede wszystkim ludzie, którzy sami uprawiają różnego rodzaju sztuki walki, ale może dla tych nielicznych, którzy nie wiedzą, co to są te formy. No cóż, formy kata to jest po prostu walka
w jakiś sposób improwizowana walka z wieloma przeciwnikami, a tak naprawdę jest to forma medytacji, ale popatrzmy, dość trudny test. Widzą Państwo kopnięcie okrężne Mabashi Geri na te bryły lodu. Kopnięcie nie stopą, ale kopnięcie kością piszczelową. No, wymaga to naprawdę już dużej sprawności, dużych umiejętności. Ja widziałem na mistrzostwach świata, kiedy Narushima prawą nogą bez problemu złamał te bryły lodowe, natomiast lewą nogą sześciokrotnie podejmował próbę i dopiero za szóstym razem próba powiodła się. Tradycyjna forma pochodząca właśnie z karate Shotokan, które stworzył Funakoshi, natomiast Oyama troszeczkę to kata zmienił. W każdym razie karate to nie jest tylko kumite, walka. Znaczy, to jest cały system filozoficzny. Właśnie o karate można by tu mówić bardzo wiele, natomiast jest to dłuższa droga doskonalenia swojej sprawności. I kiedy człowiek zbliża się do tej drogi, do końca właściwie drogi, przekonuje się, że tak naprawdę wie niewiele na temat sztuki walki, którą uprawiał. Nie polega to jedynie na tym, by super walczyć i wszystkich dookoła, prawda, zawodników pokonywać, ale głównie na tym, by pokonywać samego siebie, by pokonywać swoją słabość. Stąd te elementy kichon, stąd te elementy kata. I teraz Hitoshi Kiyama będzie kantem dłoni rozbijał chyba 5 bloków lodowych. To naprawdę jest duży wyczyn. Zawsze przed takim wyczynem widzimy, jak zawodnik się koncentruje, jak zbiera w sobie energię. No, znaczy można to robić również siłą, ale to wymaga olbrzymiej masy. Natomiast w karate chodzi o to, by skupić właśnie i masę ciała, i energię ciała w punkcie. Mistrzem w tej dziedzinie był właśnie Masutatsu Oyama, który do tej pory dzierży rekord, złamał 30 dachówek, potrafił kantem dłoni odciąć róg byka i jednym ciosem potrafił zabić byka. Widać wyraźnie, że Narashima tutaj niezadowolony, że musiał ponowić tę próbę i to drugie Mabashi Geri dopiero spowodowało, że druga z tych lodowych brył, lodowych bloków została przełamana. No nie jest to łatwa próba. Nie zawsze się udaje. Dans un tout petit instant ici même sur ce tatami de Bercy pour s'affronter pour la finale du tournoi durant 3 minutes. A przed nami finał tego mini turnieju karate Kyokushin. Ten finał, w którym zmierzą się Alexander Rodriguez z Francji i Pablo Estensoro z Hiszpanii. Rodriguez jest świetnym zawodnikiem. W 2003 roku, jak mówiliśmy, zdobył Mistrzostwo Europy w kategorii Open. Mam nadzieję, że... No ale Estensoro to jest wicemistrz Europy. Tak, mam nadzieję, że... Czyli to jest powtórzenie tego finału z 2003 roku w troszeczkę innych okolicznościach, przy innym rodzaju zawodów sportowych, no i przede wszystkim po tym, że nie są już po niezliczonej ilości walk z bolącymi nogami, bolącymi brzuchami. To jest po prostu ich druga walka w tym mini turnieju. A to jest charakterystyczne dla Kyokushin właśnie, że na przykład w Mistrzostwach Świata trzeba przejść od 6 do 8 rund. To przez 3 dni to jest naprawdę olbrzymi wysiłek. Natomiast dla tych zawodników to nie jest zbyt wyczerpujący właśnie ten pojedynek, który
za chwilę stoczą. No i dlatego może chociaż troszeczkę złośliwie mówi się o zawodach karate Kyokushin, że zwykle odbywają się w ciągu jednego dnia, gdyż drugiego dnia to nikt z nich, z tych zawodników nie zszedłby po schodach, po tej ogromnej ilości niskich kopni ciekło. Ale powiedziałem trochę złośliwie. To jest kwestia wytrenowania, naprawdę kwestia wytrenowania odpowiedniego. Ten wyższy to Aleksandr Rodriguez z Francji, ten niższy Pablo Estensoro z Hiszpanii. Czerwony pas na biodrach Hiszpana i znów to jego firmówka, czyli kopnięcie opadające. Tam próbuje zaskoczyć ciosem na tułów, ale Rodriguez skutecznie kontruje. Nieudana próba. Mawashigiri na Jodan. Teraz z kolei technika obrotowa Ushiro Mawashi, też zbyt krótki dystans i trudno było trafić. Z kolei Maigeri kopnięcie frontalne na tułów w okolicy wątroby, ale również nie doszło z pełną siłą. Pewne trafienie zawodnika z Hiszpanii też to poprawił tutaj kopnięciem okrężnym Mawashi na Jodan. Kontra znakomicie na strefę Gedan, czyli na Udo. No, wyrównany jest ten pojedynek. Tutaj jeszcze żaden z zawodników nie ma jakiejś specjalnej przewagi. No, jest z kolei prawe kopnięcie dość mocno. Połączone z przypadkowym uderzeniem na twarz. No, ale ma Hiszpan pecha, bo w poprzedniej walce była podobna sytuacja. Dodajmy, że oczywiście walkę punktują sędziowie, ale walkę można wygrać przed czasem. Tak, w zasadach Kyokushin, jeżeli zawodnik przez kilka sekund nie jest w stanie podjąć walki, jego przeciwnik otrzymuje wazari, czyli pół punktu. Jeśli przez dłuższy okres, to cały punkt ippon i walka kończy się przed czasem. Tu niedawno widzieliśmy podjęcie ryzyka przy technice obrotowej, przy wysokim kopnięciu zawsze można zostać skontrowanym, tak jak to zrobił przed chwilą Rodriguez. No to już widzę, że Rodriguez tak jest. Po raz trzeci dość mocno trafił na Udo. I myślę, że tutaj tak jest. Sędziowie przyznają wazari, drugie wazari i ippon, czyli walka przed czasem wygrana. A więc Aleksandr Rodriguez, tak jak w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Europy Open, tak i teraz w Paryżu pokonuje Pablo Estensoro z Hiszpanii. Oglądaliśmy dwóch czołowych zawodników karate Kyokushin. Pięć szczytów góry Shaoxing wznoszących się na tysiące metrów do chmur, opartej o żółtą rzekę, podobną do białej wstęgi. Drobny pagórek, na jaki wygląda z odległego miasta Luoyang, niekończący zygzak ścieżki wijącej się do budzących natchnienie szczytów. Granica strefy, która wygląda na kres ziemskiego świata. Miejsce, gdzie czerpie się natchnienie z nieba i z ziemi, dające początek herosom minionym i teraźniejszym. To część poematu Suana z czasów dynastii Ming, a dotyczy ono miejsca historycznego, miejsca legendarnego. Tam właśnie w dolinie pod szczytami cesarz Suen z północnej dynastii Wei rozkazał znieść klasztor dla mistrza Badry. Ta budowla została nazwana Młodym Lasem, czyli po chińsku Shaolin Si. Myślę, że tę nazwę z czcią, z respektem, z szacunkiem wymawia większość ludzi, nie tylko zajmujących się kung fu, ale większość ludzi uprawiających różne sztuki walki. Wszyscy doskonale wiemy, że właściwie tam sztuki walki znalazły jakby swoje miejsce rozwoju i tam one się bardzo mocno ugruntowały. I tam też napotykały niesamowite trudności, bo jeden z cesarzy chińskich postanowił
zlikwidować klasztor. I był taki czas, kiedy mnisi zostali zaatakowani. Ponad 100 mnichów zginęło na miejscu. Kilkunastu zdołało uciec, z czego 10 schwytano, a 5 udało się zbiec. Po pewnym czasie powrócili do klasztoru, by dbać o jego świetność, by w dalszym ciągu go rozwijać. W klasztorze rozwinięto bardzo skuteczne metody walki gołymi rękami i stopami. Wzorowano się na ruchach mitycznego smoka. Zresztą te wszystkie obserwacje, widzą Państwo, tu można dopatrzyć się tego, zarówno ruchów zwierząt, jak i różnego samej przyrody, wiatru, ognia. Znaczy, jest też bardzo dużo takich technik, które właściwie trudno jest o nich mówić, gdyż są to techniki wręcz magiczne. Chodziło o to, by rozwijać tę siłę duchową i dziś bardzo trudno tę siłę pokazać. Można to robić w testach temashiwari, można próbować w jakichś walkach, ale ona się objawia tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście realne zagrożenie i kiedy walka jest toczona bezinteresownie. Techniki klasztoru Shaolin zostały rozpropagowane przede wszystkim przez Jeta Li. To jest także kwestia filmów. Zresztą wszyscy wiemy i bardzo wielu ludzi, którzy mają w tej chwili około 40 lat, mówi, że inspiracją do zajęcia się właśnie różnego rodzaju sztukami walki były filmy z Jetem Li, a później z Bruce'em. No zgadza się, to niestety tak to już jest, że mamy skomercjalizowany trochę świat i w ten sposób można dotrzeć do szerokiego grona publiczności, by w jakiś sposób zaznajomić z różnego rodzaju systemami, czy walki, czy w ogóle jakimikolwiek innymi systemami sportowymi. Ale mnisi z klasztoru Shaolin postępują inaczej. Tam oddawane są dzieci, bardzo młodzi chłopcy, którzy przez wiele, wiele lat codziennym treningiem wielogodzinnym, bardzo trudnym, bardzo surowych warunkach doprowadzają swoje ciało rzeczywiście do mistrzostwa. Myślę, że tu nie mają Państwo problemów z odgadnięciem, jaki styl reprezentuje ten właśnie uczestnik pokazu. Tutaj z zawodnikami to tak jak z marmurem. Niestety trzeba szlifować i czasami w trudnych warunkach. Wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z prawdziwym, w tym wypadku, mistrzostwem. Widzieliśmy styl małpy, co w roku małpy, bo według chińskiego kalendarza mamy teraz rok małpy, 4702 rok. No to proszę. Niesamowita sprawność. Thank you.
widzą Państwo, jak po tej koncentracji człowiek gotów jest do przyjęcia największego. Właśnie w ten sposób, w jaki można przygotować ciało do przyjmowania bardzo mocnych ciosów, mocnych uderzeń. Ale cały system tych ćwiczeń oddechowych, które sprawiają, że jest łatwiej. Jest to dość skomplikowane, jak Państwo widzą, zawodnicy nie dysponują jakąś olbrzymią masą mięśniową. Natomiast poprzez właśnie odpowiednią pracę, odpowiednie przygotowanie można dojść do takich rezultatów. To są rzeczy niewiarygodne, ale to są rzeczy, które wymagają ogromnego przygotowania. Wymagają przede wszystkim tysięcznych powtórzeń. Proszę spojrzeć na to. Znaczy nasze ciała i umysły są właściwie nieograniczenie doskonałe. Jest wszystko tylko kwestia chęci przełamania tych barier. Widzą Państwo kwestię ułożenia ciała. Nie widać zranień na ciele tego mnicha. Po prostu jest to kwestia takiego wyłączenia się, ustawienia tego ciała, żeby w umiejętny sposób rozłożyć punkty ciężkości, oprzeć się na tych ostrzach włócznych. Znaczy ja powiem, im dłużej praktykuję sztuki walki, tym pojawia się coraz więcej pytań, coraz więcej wątpliwości. Po prostu uważam, że jest to niezgłębiona dziedzina, zresztą jak wszystko w życiu. Dla tych z Państwa, którzy specjalnie interesują się różnymi sztukami walki, do polecenia jest taki cykl National Geographic. W piątki o godzinie 22 pokazuje różnego rodzaju godzinne filmy, które mają za zadanie przybliżyć, pokazać różnego rodzaju sztuki walki. Ale trzeba przyznać, Mariusz, że ten pokaz mnichów z klasztoru Shaolin rzeczywiście chyba najbardziej imponujący z tego wszystkiego, co widzieliśmy. Tak, tak. Również bardzo mi się podobało. Umiejętności techniczne niesamowite. Niesamowita sprawność. To jest sztaba żelaza, żeby Państwo wiedzieli. Tak. Podczas festiwalu sztuk walki w Paryżu przed Państwem pokaz Haidong Gumdo, koreańskiej sztuki walki z mieczem. Pochodzi z końca XIX wieku. Yeah!
oglądamy koreańską sztukę walki, ale to zarówno w Chinach, jak i w Japonii miecz odgrywał niezwykle ważną rolę. Był nie tylko jednym z najcenniejszych przedmiotów, ale również wyróżnikiem pozycji społecznej. Nie każdy walczyć mieczem, o czym mówiliśmy już wcześniej Państwu podczas pokazu Kobudo, czyli sztuk walki rodzem z Okinawy. Należał po prostu do stałych insygniów władzy, należał do ludzi, którzy mieli prawo posługiwania się mieczem, a więc przede wszystkim do szlachetnie urodzonych. Miecz był i jest właściwie bardzo ważnym symbolem. Może nie wszyscy wiedzą, że w Japonii właściwie nie można posiadać oryginalnego miecza samurajskiego, czyli katany. Trzeba mieć na to specjalne zezwolenie. Zręczność. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o samą walkę mieczem, to nie były takie walki, jakie czasami oglądamy na filmach, walki składające się z długich sekwencji ataków i odbić. Z reguły walka polegała na błyskawicznym wyjęciu miecza z pochwy, zadania jednego ciosu i praktycznie rzecz biorąc, czasami ta walka się po tym kończyła. Dochodziło również do tego, że mówiono o tym, że nie była to szermierka, tylko była to walka psychiczna. Legendy mówią o samurajach, którzy stawali naprzeciwko siebie, po czym jeden z nich po mierzeniu się wzrokiem przez 5 minut kłaniał się i mówił: dziękuję, przegrałem tę walkę. I ta walka odbywała się bez wydobywania miecza. Tak, najsłynniejszym był Musashi. Znakomity szermierz, zresztą uważany za bohatera narodowego Japonii. Wiele legend, wiele poematów pisanych właśnie o Musashim. Bardzo prosimy, aby nie łączyć tego z obecnym zawodnikiem występującym w formule K1. No, widzę Państwo, jak precyzyjne są te cięcia. Zresztą sama produkcja mieczy, technologia tej produkcji, zwłaszcza w czasach bardzo dawnych, była wielce skomplikowana. Ci najlepsi płatnerze mieli swoje tajemnice zawodowe, których absolutnie nie zdradzali. Ten miecz jest zrobiony ze stali niezwykle wytrzymałej, a przy tym jest niezwykle ostry. Zresztą w naszym ujęciu to nie jest miecz, to jest bardziej szabla, ponieważ jest zakrzywiony. No i widzą Państwo pokaz rzeczywiście niezwykłej sprawności, wielkiej koncentracji we władaniu mieczem. Trzeba przyznać, że to bardzo imponujące. No chociaż jak wiedzą Państwo, my Polacy w białej broni także się kochamy i ci, co pamiętają chociażby trylogię, pamiętają, że Kmicic potrafił gasić świece właśnie uderzeniem szablą. A tu widzimy już miecze, ale chyba bambusowe. Tak, to już połączenie walki na miecze z różnego rodzaju padami, kopnięciami. Oczywiście nie pokazaliśmy Państwu w tym programie wszystkich rodzajów sztuk walki, jakie podczas tego paryskiego festiwalu były prezentowane. Było ich 23, między innymi niekoniecznie wszystkie te pochodzące z Dalekiego Wschodu, bo w grę wchodził także
pokaz Krav Magi, czyli sztuki walki zdecydowanie bardzo już współczesnej i stosowanej bardzo praktycznie ostatnio. No ale trzeba przyznać, że też bardzo popularnej. Ostatnio również w naszym kraju. Zwłaszcza ostatnio, zresztą wydaje się, że obecnie wszelkiego rodzaju zarówno sztuki walki, jak i sporty walki przechodzą zdecydowany renesans. Coraz więcej, myślę chyba, że także ty, Mariusz, możesz powiedzieć o tym. Ludzi zgłasza się, chce uczyć się różnych rzeczy. Ja w tej chwili nie zwracam uwagi może na intencje, ale możemy powiedzieć, że jest ten swego rodzaju renesans, a jeżeli chodzi o różnego rodzaju sztuki i sporty walki, my Polacy zawsze mieliśmy w tym osiągnięcie. Chyba nasze charaktery są takie, że kochamy po prostu walkę. A wynika to z doświadczeń historii. Haidong Gundo to ten właśnie pokaz kończy program poświęcony festiwalowi sztuk walki, jaki odbył się 20 marca w Paryżu. Myślę, że będzie kontynuowany. Rzeczywiście jest to bardzo efektowne połączenie różnego rodzaju walk, to co widzieliśmy chociażby w karate Kyokushin, pokazów, ale także ciekawych doznań estetycznych. Za uwagę dziękuję już Państwu. Mariusz Mazur i Andrzej Janisz. Nogi, duszenia, ciosy łokciem, ciosy kolanem, także uderzenia głową. Oglądają Państwo pokaz Daidoyuku. To jest też jakby kwestia pewnych preferencji. Bardziej naturalne są zachowania typu przechwytywanie, typu właśnie stosowanie dźwigni. Natomiast uderzenia są to troszkę mniej naturalne zachowania w realnym boju. Aikido avec Christian Tissier. I oglądamy następny pokaz Aikido, jedna z najpopularniejszych, chyba także najtrudniejszych sztuk walki Christiana Tissiera. Oglądamy siódmy dan. Sztuka tak popularna ze względu na to, że jest sztuką absolutnie miękką, pozwalającą wychwytywać siłę przeciwnika, i oglądając Aikido na najwyższym poziomie wydaje się, że tutaj nie potrzeba żadnej siły, że tą siłą dysponuje rywal, a my tylko wyłapujemy jego ruch. No, taka jest filozofia ruchu w Aikido. Nie jestem specjalistą w tejże dziedzinie, więc trudno mi wypowiadać się naprawdę autorytatywnie, natomiast jest to sztuka walki oparta na pełnej harmonii. I tu właściwie w założeniu nie ma jakiejkolwiek agresji. Każdy ruch, każda dźwignia to wykorzystanie właśnie siły przeciwnika w jego ataku. Wielkim mistrzem Aikido i założycielem tego stylu był Morihei Ueshiba. Osiągnięcie doskonałości tego właśnie, co widzimy w tej chwili, wymaga bardzo wielu lat pracy, ale wydaje się, że także dostarcza ogromnej satysfakcji. Aikido jest sztuką walki, którą na różnych poziomach oczywiście mogą ćwiczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom, to rzeczywiście jest to coś, co wiedzie do wielkiej walki, ale to jest także pewien rodzaj filozofii, jak we wszystkich sztukach walki pochodzących z Dalekiego Wschodu. Te wszystkie sztuki walki nierozerwalnie były związane z różnego rodzaju religiami. Religia miała przede wszystkim, sztuki walki dążyły do tego, by poprzez pracę nad samym sobą, poprzez przełamywanie różnego rodzaju barier, różnego rodzaju słabości, odkrywać siebie i odkrywać sens życia, sens funkcjonowania. Aikido zostało spopularyzowane przez pewnego Amerykanina, którego wszyscy Państwo zapewne doskonale znają.
Był młodym chłopakiem, chyba nie miał jeszcze 20 lat, kiedy pojechał do Japonii, kiedy nauczył się tej sztuki walki, a później wykorzystywał ją w wielu, wielu filmach. Tym człowiekiem, o którym mówi, jest oczywiście Steven Seagal. Trzeba przyznać, że on dla rozwoju aikido, dla spopularyzowania tego sportu zrobił chyba najwięcej. Tak, zgadza się, aczkolwiek trzeba tutaj jeszcze wspomnieć mistrza Morii Ueshibę, który zafascynował cesarza Japonii na pewnym pokazie. Otóż była taka sytuacja, że Morii był poproszony o wykonanie pokazu i później po tym pokazie również przystąpił do pojedynku z jednym z zapaśników japońskich, który pragnął pokonać mistrza. Trzeba przyznać, że Ueshiba był bardzo niskiego wzrostu. Mężczyzna miał, nie wiem, około 1,55 cm wzrostu, natomiast zapaśnik potężny, silny człowiek. I ten pojedynek bardzo niekorzystnie dla zapaśnika się japońskiego układał. I w pewnym momencie był już tak zdesperowany, że postanowił za wszelką cenę zgładzić małego aikidokę. No, ten oczywiście nie pozwolił sobie zrobić nic i kiedy doprowadził do tego, że zapaśnik mógł w locie złamać po prostu kark, tak miękko go, że tak powiem, ułożył, że nie spowodował żadnej kontuzji u tego zawodnika i to u tego zapaśnika, i to zostało bardzo mile i bardzo dobrze ocenione przez cesarza i w ogóle fachowców sztuk walki, że tak mały człowiek nie dość, że pokonał wielkiego mężczyznę, to jeszcze zadbał o jego zdrowie. No aikido jest w ogóle sztuką walki, w której brak jest agresji. Tu się nie uczy, jak atakować, okaleczyć bądź zabić przeciwnika. Tu się uczy po prostu skutecznej obrony w taki sposób, by samemu być bezpiecznym, ale jednocześnie, aby napastnik nie odniósł niepotrzebnych obrażeń. I dlatego jest to piękna sztuka walki, aczkolwiek niestety bardzo trudna i tylko niewielu ludziom na świecie udaje się naprawdę opanować. Zresztą powiedzmy, Mariusz, jak w każdej, trzeba po prostu długich, długich lat pracy. A teraz zapraszamy Państwa nie tyle na pokaz, ale na taki mini turniej karate Kyokushinkai. Tu Państwa gość Mariusz Mazur będzie miał najwięcej do powiedzenia. W końcu czwarty dan w karate Kyokushinkai. Trzeci. No tak się złożyło, że kiedyś zafascynowany sztuką karate miałem możliwość praktykować tę sztukę u sensei Macieja Mierzyńskiego, u sensei Krzysztofa Borowca i bardzo zafascynowała mnie właśnie ta sztuka walki. A tu widzimy czterech uczestników tego mini turnieju. Składać się on będzie z czterech zawodników. Pierwszym Aleksander Rodriguez z Francji, później Tadashi, Japończyk, następnie Pablo Estreno z Hiszpanii i Bluran z Republiki Południowej Afryki. Mini turniej, jak mówimy, zasady walki w karate Kyokushin są następujące, jeżeli chodzi o organizację tej walki, że toczy się ona na macie oznaczonej granicznie tymi czerwonymi pasami, że runda trwa 3 minuty i jeżeli sędziowie nie stwierdzą przewagi któregoś z zawodników, wówczas jest dogrywka, a bardzo często sędziowie uważają, że trzeba naprawdę wielkiej przewagi, aby od razu określić zwycięstwo jednego z zawodnika. Znaczy tutaj podstawą jest to, że zawodnicy nie mają żadnych ochraniaczy.
No i z wyjątkiem uderzeń pięścią w głowę, w zasadzie wszystkie inne techniki, oczywiście na front ciała, są dozwolone. No i widzimy również ogromną różnicę wagi, wzrostu między zawodnikiem z Francji, Aleksandrem Rodriguezem, zwycięzcą Mistrzostw Europy również, a Japończykiem. Więc cóż, przede wszystkim Kyokushin jest taką formą walki, gdzie rzeczywiście zawodnik mający nawet 20 czy 30 kg mniej ma szansę podjąć walkę i nie jest od razu na straconej pozycji, aczkolwiek no, jest mu bardzo trudno wygrywać z silniejszym, większym przeciwnikiem. Tutaj tak na oko to wydaje się, że Tadashi waży pewnie około 70 kg, natomiast Rodriguez także, tak patrząc na niego z daleka, chyba powyżej setki albo na w okolicach 100 kg. Myślę, że nawet około 105 kg. No i widzimy właśnie te niskie kopnięcia, widzimy akcje kolanami, akcje łokciami. Trzeba mieć strasznie twardzone ciało, przede wszystkim mięśnie brzucha. Kyokushin jest bardzo podobny do ostatnio też bardzo modnego thai boxingu. Właśnie w Polsce Kyokushin jest niezwykle popularny i wiele osób miało na pewno okazję oglądać turnieje karate Kyokushin. Mamy znakomitych zawodników. No cóż, trzeba by było dodać jeszcze taką rzecz. Twórca Kyokushin karate, Masuda Soyama, kiedy rozpoczynał swoją działalność, właściwie w jego dojo dozwolone były wszystkie techniki. Można było uderzać na twarz dowolnymi technikami, cięciami, prawda, z otwartej dłoni i zaciśniętą pięścią. Ale szybko zorientował się, że kontuzji jest tak wiele, że bardzo realny system walk niestety wyklucza wielu zawodników. Stąd stworzył taki system knockdown właśnie, gdzie można walczyć w formule full contact. Jak to mawia sensei Włodzimierz Rój, jest to taka formuła do przyjęcia, gdzie głowa nie otrzymuje tak wielu potężnych i niestety niebezpiecznych dla zdrowia ciosów. Dodajmy, że możliwy jest atak głowy, ale tylko nogą. Tylko nogą. I proszę zwrócić uwagę, że to naprawdę jest niezwykle trudne, mimo że zawodnicy mają dość nisko opuszczone ręce. Piekielnie trudno jest trafić nawet przy tej przewadze zawodnika na głowę, na twarz. I proszę popatrzeć, czy teraz, mimo że przewaga wagi jest tak duża, Japończyk absolutnie w tej chwili nie jest na pozycji przegranej. Wylądował ten czerwony woreczek z grochem na macie i teraz ogłoszenie wyników. Sędziowie ogłaszają ten wynik poprzez podniesienie chorągiewek. Tak, przez podniesienie chorągiewek z reguły czterech sędziów. Tutaj mamy tylko dwóch sędziów. Sędzia maty decyduje, że jednak Rodriguez był lepszy, wygrał tę walkę. A więc on przechodzi do finału. Zobaczymy go w finałowej walce. Tymczasem drugi pojedynek między Hiszpanem Pablo Estrencero a Sinfinem Liulanem z Republiki Południowej Afryki. Są to czołowi zawodnicy. Obaj należą do 30 najlepszych zawodników Kyokushin w świecie. Widziałeś ich na ostatnich Mistrzostwach Świata Open Kyokushin, które odbyły się jesienią ubiegłego roku w Tokio? Tak, w Tokio. No jest to jeden z nielicznych turniejów, gdzie możemy zobaczyć ponad 200 zawodników. Turniej trwa 3 dni i tylko jeden może z tego turnieju wyjechać jako zwycięzca. Widzieliśmy przed chwilą niezwykle efektowną technikę, opadające kopnięcie, kakato. Od razu publiczność podjęła grę, podobało jej się to. Teraz z kolei Mawa Shigeri, czyli kopnięcie
okrężne na twarz bardzo popularne. W ogóle wysokie kopnięcia spotykają się z entuzjazmem publiczności, choć tak do końca, jeżeli chodzi o efektywność walki, to może nie jest to najważniejsze. Często mówi się o tym, że zdecydowanie skuteczniejsze są te techniki wykonywane właśnie w tej chwili, to co Państwo widzą, czyli niskie kopnięcia obijające udary. Znaczy, bardzo zależy od tego, z jakim zawodnikiem walczymy. Na pewno low kick, czyli mała sigeri-gedan, kopnięcia na uda. Są to kopnięcia, które przygotowują ewentualną technikę na strefę Jodan. Chciałbym jeszcze znowu do tego Kakata Orochi, do spadającej techniki. Tę technikę mało kto może wie w tej chwili, albo pamięta. Wprowadził nieżyjący już dziś Andy Hook lub Andy Ick. Szwajcar. Znakomity zawodnik, człowiek, który nazywany był niebieskookim samurajem, w którym zakochali się zupełnie Japończycy. On zakochał się w Japonii do tego stopnia, że umarł także w Japonii i przed śmiercią powiedział, że chce być pochowany w Japonii. I to się stało. No, wspaniały zawodnik. Ja miałem okazję go podziwiać na wielu turniejach. W 1987 roku wywalczył wicemistrzostwo świata. Później postanowił po 91 roku, po przegranej walce w Mistrzostwach Świata kolejnych, postanowił spróbować sił w zawodowym karate, a później właśnie w turniejach K1. No i zakończyło się to zwycięsko. Wygrywał i w Seido Kaikanie, wygrywał także w turnieju K1, przebywając taką holenderską dominację. Jeden z największych wojowników, zresztą był w Polsce, ile pamiętam, podczas Mistrzostw Europy. Tak jest, w 1987 roku. Ale niestety tam zdobył trzecie miejsce. No i tu widzą Państwo, jest przypadkowe uderzenie w twarz gołą pięścią. To jest rzecz rzeczywiście bolesna i straszna. Tym bardziej, że zawodnicy oczywiście nie mają ochraniaczów na zęby. Mało tego, ta szczęka jest luźna, dlatego że oni nie są przygotowani na przyjęcie uderzenia w twarz. Tak, no bardzo dobrze zawodnicy karate potrafią amortyzować ciałem, tułów, przyjmują ciosy na tułów, na uda, natomiast z głową no nie mają tych nawyków, gdyż po prostu tego nie robią. No i kto będzie rywalem Aleksandra Rodriguez'a w finale? A więc zawodnik z Hiszpanii jednak. Tak, Pablo Estrencero. No i jest to, co w sportach walki jest szczególne, godne uznania. Walka może być zacięta, walka może być nawet krwawa, ale to są tylko sportowni rywale. Po tym jest podziękowanie, po tym jest wzajemny dla siebie szacunek. No i to jest najpiękniejsze. Zrobionym tempie możemy troszeczkę bardziej zobaczyć, zorientować się, jak techniki są dodawane, na jakie strefy najczęściej zawodnicy próbują uderzać z splot słoneczny w okolice wątroby. No ale jakże utwardzony musi być ten brzuch, skoro ciosy zadawane z pełną siłą, gołą pięścią są przyjmowane bez mrużenia oka. Znaczy, to nie do końca jest tak. Naprawdę zależy to od wielu bardzo czynników. Otóż podstawową kwestią jest to, żeby umiejętnie zamortyzować cios. No i druga kwestia to przygotować ciało do przyjmowania tak mocnych ciosów. Mamy teraz od japońskiej sztuki walki, jaką jest karate, choć założycielem Kyokushinkai był Koreańczyk, dodajmy, bo Masutatsu Oyama to jest po prostu przyjęte japońskie nazwisko człowieka, który wymyślił Kyokushinkai. Przechodzimy do chińskich sportów walki, w dalszym ciągu kung fu, wushu. Widzimy tutaj pokaz przez szkołę wushu Xiangjian. To są niesamowite popisy sprawności, to już wręcz baletowa sprawność połączona.
Myślimy, że oglądając ten pokaz mogą być usatysfakcjonowani zarówno miłośnicy sportów walki, jak i ci, którzy w pewnego rodzaju sztukach doszukują się wrażeń estetycznych, jakże podobne to choćby do ćwiczeń z przyrządami w gimnastyce artystycznej, formy przy muzyce z przyborem. No tak, oparte na technikach walki. Walki reżyserowanej, niezwykle efektownej, wymagającej bardzo wiele pracy, choćby z tego względu, że narzędzia, jakie są w niej używane, są dosyć niebezpieczne. No tak, tutaj to już niezwykła zręczność i współpraca z partnerem musi mieć miejsce. Widzę Państwo różne style. Hua Tuo opracował system ćwiczeń, czyli zabawę pięciu zwierząt. Chodziło po prostu o to, aby naśladować ruchy niektórych zwierząt. To miało prowadzić do efektywności w walce. Zresztą, jak najbardziej, aczkolwiek trzeba też tutaj wspomnieć, że Kung Fu w ogóle sztuki, wszystkie sztuki chińskie tak naprawdę pochodzą prawdopodobnie z Indii, być może że nawet jeszcze głębiej z któregoś z państw starożytnych. Historyczne źródła podają, że książę Bodhidharma
przybył do Chin i tam w klasztorze Shaolin nauczał 18 technik. Na bazie tych technik powstały sztuki walki. I kolejni mistrzowie rozwijali dokonania tego słynnego mnicha. Pozostałe sztuki walki, jak karate, jak taekwondo i wszystkie inne, które dziś też będziemy mogli oglądać, mają właśnie te wspólne korzenie. No w każdym razie te najbardziej popularne to oparte na wyobrażeniach postaw bojowych tygrysa, żurawia, węża, szczura, małpy, modliszki, konia, smoka. Tematyką sportu walki z podejściem do tych sztuk walki opartych przede wszystkim na medytacji, na szacunku do drugiego człowieka, na bojaźni wobec Boga. No, to jest właśnie takie skomercjalizowane kung fu, jaki widzimy w tej chwili. No niestety. A szkoda, bo jednak ten autorytet mistrza jest tak nam, myślę, wszystkim potrzebnym i tym bardziej dojrzałym i tym, którzy dopiero, że tak powiem, zaczynają się fascynować sztukami walki. Myślę, że to jest niezwykle ważna sprawa, by kultywować te tradycje. No, ale trzeba przyznać, że niezwykle to efektowne. Oglądali Państwo pokazy w wykonaniu ludzi z prowincji Zhejiang. Duża sprawność fizyczna, kapitalna choreografia, umiejętność połączenia tego wszystkiego z muzyką. Te reżyserowane walki, także robione przez wielkich mistrzów. Do tego nawet te efektowne stroje, bardzo kolorowe, powodują, że zarówno na ekranach Państwa telewizorów, jak i te 3 tygodnie temu w Paryżu wyglądało to rzeczywiście pięknie. W dalszym ciągu pozostajemy przy kung fu. Widzimy, jak wielka różnorodność jest stylów. Tu oglądamy kung fu sanda, czyli sparring. Gdyby, pamiętajmy o tym, że wushu będzie w programie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tych igrzysk, które odbędą się już za 4 lata. Tak, i tu już obserwujemy techniki bardzo przypominające właśnie Thai Boxing, czy też to, co można zobaczyć w odmianach kickboxingu, czy odmianach pełnokontaktowych karate.
Czyli mamy tu przykłady po prostu pewnych form realnej walki, zarówno ciosów, jak i rzutów. Zawodników Karate Kyokushin Czerniakowski postanowił spróbować swoich sił właśnie w Wushu i zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w tej konkurencji. No i tu proszę zobaczyć, jakie możliwości niesie za sobą uprawianie tego stylu. To jest zawsze to, co jest najbardziej efektowne i bardzo wiele pokazów kończy się właśnie w ten sposób. Take this old lady, man. What's wrong with you? Did you say something? Come on, get on my bike, man! More power, more comfort. New Bandit 650. Hey, sweetie. I want my money back. Huh. We're too hot to work in this country. Where are we going? The physical universe we occupy. It cannot be done. Ocean's 12. Eurosport.com, the sporting website. All the major football leagues live. The biggest tennis tournaments from the ATP and WTA. The Grand Slams, plus the Davis Cup and the Fed Cup. Everything from motorsport on two wheels and four. Follow the top events live. Or get in touch with Extreme. Enter the video world. All at Eurosport.com. Sport with non-stop combat. You want to see full-blooded, power-packed action? You want to see the most prestigious night of the year with the greatest fighters on earth? We've got it. The K1 World Grand Prix Final from Tokyo, Monday at 2100 in the Fight Club on Eurosport. Wracamy do hali Bercy na festiwal sztuk walki. Wracamy na festiwal, w którym teraz pokażemy coś innego. To nie jest żaden dalekowschodni sport walki. Myślę, że Państwo poznają tego człowieka, który przysiadł tam blisko maty. To Jérôme Le Banner, największa gwiazda francuskiego kickboxingu i walkę K1. A tu widzimy walkę kickboxingu. Kickboxingu, czyli amerykańskiego karate, bo tak to się nazywało na samym początku. W 1968 roku odbyły się pierwsze zawody zorganizowane przez Jima Harrisona. To były zawody full kontaktu, czyli można było uderzać z całej siły rękami, nogami, można było trafiać w głowę. Joe Louis, Skipper Mullins, Pat Burleson, Bob Wall, David Moon i Fred Wren to byli pierwsi zawodnicy, którzy wzięli udział w tym turnieju. Wygrał ten turniej Joe Louis, a w nagrodę dostał $1, bo taka była wówczas nagroda, jaką Jim Harrison miał przygotowane dla zwycięzcy. No i teraz te nagrody są zdecydowanie większe, $400,000 za wygranie Grand Prix K1 w Tokio. Jérôme Le Banner, no i właśnie
prowadzący tę galę mówi, że to jest znakomite miejsce dla Jérôme Lemanera, bo odniósł tu wiele zwycięstw. Kiedy wrócisz? Mówi, że wszystko jest w porządku, że chce wrócić w maju w Japonii, że będzie walczył w tych zawodach, że z jego ramieniem wszystko jest już w porządku. Pamiętają Państwo, to była złamana ręka po kopnięciu tego właśnie pana, Mr. Perfect, czyli Ernesto Hosty, podczas finałowego turnieju K1 w Tokio. La suite de sa grande carrière. Il représente la France, il nous représente toujours au Japon et sur tous les rings du monde entier. Merci pour Jérôme Lebaner. On continue avec Damien Lecomte. Dwa razy Jérôme Lebaner doszedł do finału tego wielkiego Grand Prix w Tokio. Dwa razy nie wygrał. W tej chwili jest coraz starszy, jest po kontuzji dużej, ale jest tak wielkim wojownikiem, a te jego walki, chociażby z Markiem Huntem, przeszły już do historii. Tu widzą Państwo jednego z jego uczniów, Damiena Lecomte'a. Tej podstawowej techniki karate kopnięcia. Mawashi. No ale myślę, że trudno będzie wrócić Lebanerowi. Tak Mariusz, patrząc na niego, to chyba widzimy, że troszeczkę przyszło. No niestety powroty, może nawet ze strony przygotowania fizycznego to nie jest specjalnie duży problem, natomiast psychicznie bardzo trudno jest się odnaleźć po dłuższej przerwie. Tym bardziej, że wielu zawodników właściwie przygotowuje się pod kątem mistrzów. No i... A teraz koreański system walki taekwondo powstały prawie 50 lat temu, kiedy to koreański generał Choi Hong-hi w oparciu o dwie różne sztuki walki, taekwondo i karate, opracował system uniwersalny. Sam mówił, że to najlepszy system na świecie, ale wielu ludzi, którzy tworzyli nowe systemy walk, o tych właśnie systemach mówiły, że tak właśnie jest. Na pewno taekwondo słynie z niesamowitych technik nożnych, szczególnie z opanowanych technik z wyskoku. Myślę, że nie ma sztuk walki, które by akurat mogły tu konkurować w tej dziedzinie. Natomiast skuteczność w walce tak naprawdę zależy według mnie od zawodnika, od jego predyspozycji i potem wykorzystania tych predyspozycji w realnej walce. No ale dodajmy, że niedawno odbył się w Warszawie taki turniej, można powiedzieć, że turniej mieszany sztuk walki, na którym byliśmy obaj, i ten turniej wygrał przedstawiciel taekwondo, Łukasz Jurkowski. Choć z drugiej strony, oglądając to, co wyprawiał w ringu, możemy powiedzieć, że taekwondo w tym jego zwycięstwie za wiele nie było. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taekwondo oczywiście później podzieliło się, jest w wersji WTF, ITF, jedno olimpijskie, drugie nie. W każdym razie jedna z polskich zawodniczek zdobyła kwalifikację olimpijską i zobaczymy ją podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Kolejna ze sztuk walki, która po pierwszym judo awansowała do Igrzysk Olimpijskich, mamy taekwondo, mamy także wushu, które będzie w Pekinie. Czy będzie karate? Karate stara się o nominacje olimpijskie, ale to raczej karate WKF, czyli też taka mniej kontaktowa wersja. Znaczy ja mogę powiedzieć tyle, że Masutatsu Soyama dwukrotnie miał propozycję, by Kyokushin weszło w skład sportów olimpijskich. Ja uważam, że decyzja jego była dość słuszna i wcale nie jestem zachwycony tym pomysłem, by karate było dyscypliną olimpijską. Dlatego, że uważam, że jest nośnikiem
wielu ciekawych idei, jeśli nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, by zdobywać wyniki, by uzyskiwać punkty na zawodach. Może ono być zdecydowanie bogatsze i bardziej uniwersalne. Natomiast jeżeli będzie tak jak w judo, kiedy punkty i medale są najważniejsze, to troszeczkę zabija niestety sztukę. Już tylko mamy do czynienia ze sportem. No i popatrzmy na ten pokaz Park Munsuna. Wielki to wymaga dokładności, precyzji, szybkości i siły. No robi to wrażenie, rzeczywiście te deseczki pękają jak zapałki. Na deseczki to jeszcze pół biedu, ale tam takie widziałem bloczki gazobetonu także były rozbijane. Wracamy do karate Kyokushin i tu widzimy wielkiego zawodnika. Zwycięzca ostatniego turnieju mistrzowskiego Hitoshi Kiyama. I też bardzo dobry zawodnik Runa Rushima. Znakomity technik. Wykonuje kata Garyu, jest to kata mistrzowskie. Trzeba dodać, że to jest właśnie kata, które wymyślił i opracował właściwie Sosai Masuda Tsuoyama w Kyokushin. Ja myślę, że oglądają nas przede wszystkim ludzie, którzy sami uprawiają różnego rodzaju sztuki walki, ale może dla tych nielicznych, którzy nie wiedzą, co to są te formy. No cóż, formy kata to jest po prostu walka, w jakiś sposób improwizowana walka z wieloma przeciwnikami, a tak naprawdę jest to forma medytacji, ale popatrzmy, dość trudny test. Widzą Państwo kopnięcie okrężne Mabashi Geri na te bryły lodu, kopnięcie nie stopą, ale kopnięcie kością piszczelową. No, wymaga to naprawdę... już dużej sprawności, dużych umiejętności. Ja widziałem na mistrzostwach świata, kiedy Narushima prawą nogą bez problemu złamał te bryły lodowe, natomiast lewą nogą sześciokrotnie podejmował próbę i dopiero za szóstym razem próba powiodła się. A z kolei Kiyama wykonuje katakanku. To już jest tradycyjna forma pochodząca właśnie z karate Shotokan, które stworzył Funakoshi. Natomiast Oyama troszeczkę to kata zmienił. W każdym razie karate to nie jest tylko kumite, walka. Znaczy... to jest cały system filozoficzny. Stąd właśnie... o karate można by tu mówić bardzo wiele, natomiast jest to dłuższa droga doskonalenia swojej sprawności. I kiedy człowiek zbliża się do tej drogi, do końca właśnie drogi, przekonuje się, że tak naprawdę wie niewiele na temat sztuki walki, którą uprawiał. Nie polega to jedynie na tym, by super walczyć i wszystkich dookoła, prawda, zawodników pokonywać, ale głównie na tym, by pokonywać samego siebie, by pokonywać swoją słabość. Stąd te elementy kihon, stąd te elementy kata. I teraz Hitoshi Kiyama będzie kantem dłoni rozbijał chyba 5 bloków lodowych. To naprawdę jest duży wyczyn. Zawsze przed takim wyczynem widzimy, jak zawodnik się koncentruje, jak zbiera w sobie energię. No, czy można to robić również siłą, ale to wymaga olbrzymiej masy. Natomiast w karate chodzi o to, by skupić właśnie i masę ciała, i energię ciała w punkcie.
mistrzem w tej dziedzinie był właśnie Masutatsu Oyama, który do tej pory dzierży rekord, złamał 30 dachówek, potrafił kantem dłoni odciąć róg byka i jednym ciosem potrafił zabić byka. Widać wyraźnie, że Narashima tutaj niezadowolony, że musiał ponowić tę próbę i to drugie Mawashiberi dopiero spowodowało, że druga z tych lodowych, brył lodowych bloków została przełamana. No nie jest to łatwa próba. Nie zawsze się udaje. Dans un tout petit instant ici même sur ce tatami de Bercy pour s'affronter pour la finale du tournoi durant 3 minutes. A przed nami finał tego mini turnieju karate Kyokushin, ten finał, w którym zmierzą się Alexander Rodriguez z Francji i Pablo Estensoro z Hiszpanii. Rodriguez jest świetnym zawodnikiem. W 2003 roku, jak mówiliśmy, zdobył mistrzostwo Europy w kategorii Open. Mam nadzieję, że... No ale Estensoro to jest wicemistrz Europy. Tak, mam nadzieję, że... Czyli to jest powtórzenie tego finału z 2003 roku w troszeczkę innych okolicznościach, przy innym rodzaju zawodów sportowych, no i przede wszystkim po tym, że nie są już po niezliczonej ilości walk z bolącymi nogami, bolącymi brzuchami. To jest po prostu ich druga walka w tym mini turnieju. A to jest charakterystyczne dla Kyokushin właśnie, że na przykład w Mistrzostwach Świata trzeba przejść od 6 do 8 rund. To przez 3 dni to jest naprawdę olbrzymi wysiłek. Natomiast dla tych zawodników to nie jest zbyt wyczerpujący właśnie ten pojedynek, który za chwilę stoczą. No i dlatego może chociaż troszeczkę złośliwie mówi się o zawodach karate Kyokushin, że zwykle odbywają się w ciągu jednego dnia, gdyż drugiego dnia to nikt z nich, z tych zawodników nie zszedłby po schodach po tej ogromnej ilości niskich kopnić, jakie otrzymuje. Ale powiedziałem trochę złośliwie. To jest kwestia wytrenowania, naprawdę kwestia wytrenowania odpowiedniego. Ten wyższy to Aleksandr Rodriguez z Francji, ten niższy Pablo Estensoro z Hiszpanii. Czerwony pas na biodrach Hiszpana i znów to jego firmówka, czyli kopnięcie opadające. Próbuje zaskoczyć ciosem na tułów, ale Rodriguez skutecznie kontruje. Nieudana próba Mawashigeri na Jodan. Teraz z kolei technika obrotowa Ushiro Mawashi, też zbyt krótki dystans i trudno było trafić. Z kolei Maigeri kopnięcie frontalne na tułów w okolicy wątroby, ale również nie doszło z pełną siłą. Pewne trafienie zawodnika z Hiszpanii też to poprawił tutaj kopnięciem okrężnym Mawashi na Jodan. Kontra znakomicie na strefę Gedan, czyli na Udo. No, wyrównany jest ten pojedynek. Tutaj jeszcze żaden z zawodników nie ma jakiejś specjalnej przewagi. No, jest z kolei prawe kopnięcie dość mocno. Połączone z przypadkowym uderzeniem na twarz. No, ale ma Hiszpan pecha, bo w poprzedniej walce była podobna sytuacja. Dodajmy, że oczywiście walkę punktują sędziowie, ale walkę można wygrać przed czasem. Tak, w zasadach Kyokushin, jeżeli zawodnik przez kilka sekund nie jest w stanie podjąć walki, jego przeciwnik otrzymuje wazari, czyli pół punktu. Jeśli przez dłuższy okres, to cały punkt ippon i walka kończy się przed czasem. Tu niedawno widzieliśmy podjęcie ryzyka przy technice obrotowej, przy wysokim kopnięciu zawsze można zostać skontrowanym, tak jak to zrobił przed chwilą Rodriguez. No to już widzę, że Rodriguez tak jest. Po raz trzeci dość mocno trafił na Udo. I myślę, że tutaj tak jest. Sędziowie przyznają wazari,
drugie Vasari i Ippon, czyli walka przed czasem wygrana. A więc Aleksandr Rodriguez, tak jak w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Europy Open, tak i teraz w Paryżu pokonuje Pablo Estensoro z Hiszpanii. Oglądaliśmy dwóch czołowych zawodników karate Kyokushin. Pięć szczytów góry Shaoxing wznoszących się na tysiące metrów do chmur, opartej o żółtą rzekę, podobną do białej wstęgi. Drobny pagórek, na jaki wygląda z odległego miasta Luoyang, niekończący zygzak ścieżki wijącej się do budzących natchnienie szczytów. Granica strefy, która wygląda na kres ziemskiego świata. Miejsce, gdzie czerpie się natchnienie z nieba i z ziemi, dające początek herosom minionym i teraźniejszym. To część poematu Suana z czasów dynastii Ming, a dotyczy ono miejsca historycznego, miejsca legendarnego. Tam właśnie w dolinie pod szczytami cesarz Suen z północnej dynastii Wei rozkazał wznieść klasztor dla mistrza Badry. Ta budowla została nazwana Młodym Lasem, czyli po chińsku Shaolin Si. Myślę, że tę nazwę z czcią, z respektem, z szacunkiem wymawia większość ludzi, nie tylko zajmujących się kung fu, ale większość ludzi uprawiających różne sztuki walki. Wszyscy doskonale wiemy, że właściwie tam sztuki walki znalazły jakby swoje miejsce rozwoju i tam one się bardzo mocno ugruntowały. I tam też napotykały niesamowite trudności, bo jeden z cesarzy chińskich postanowił zlikwidować klasztor. I był taki czas, kiedy mnisi zostali zaatakowani. Ponad 100 mnichów zginęło na miejscu. Kilkunastu zdołało uciec, z czego 10 schwytano, a 5 udało się zbiec. Po pewnym czasie powrócili do klasztoru, by dbać o jego świetność, by w dalszym ciągu go rozwijać. W klasztorze rozwinięto bardzo skuteczne metody walki gołymi rękami i stopami. Wzorowano się na ruchach mitycznego smoka. Zresztą te wszystkie obserwacje, widzą Państwo, tu można dopatrzyć się tego, zarówno ruchów zwierząt, jak i różnego samej przyrody, wiatru, ognia. Znaczy, jest też bardzo dużo takich technik, które właściwie trudno jest o nich mówić, gdyż są to techniki wręcz magiczne. Chodziło o to, by rozwijać tę siłę duchową i dziś bardzo trudno tę siłę pokazać. Można to robić w testach temashiwari, można próbować w jakichś walkach, ale ona się objawia tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście realne zagrożenie i kiedy walka jest toczona bezinteresownie. Techniki klasztoru Shaolin zostały rozpropagowane przede wszystkim przez Jeta Li. To jest także kwestia filmów. Zresztą wszyscy wiemy i bardzo wielu ludzi, którzy mają w tej chwili około 40 lat, mówi, że inspiracją do zajęcia się właśnie różnego rodzaju sztukami walki były filmy z Jetem Li, a później z Bruce'em. No zgadza się, to niestety tak to już jest, że mamy skomercjalizowany trochę świat i w ten sposób można dotrzeć do szerokiego grona publiczności, by w jakiś sposób zaznajomić z różnego rodzaju systemami, czy walki, czy w ogóle jakimikolwiek innymi systemami sportowymi.
Ale mnisi z klasztoru Shaolin postępują inaczej. Tam oddawane są dzieci, bardzo młodzi chłopcy, którzy przez wiele, wiele lat codziennym treningiem wielogodzinnym, bardzo trudnym, w bardzo surowych warunkach doprowadzają swoje ciało rzeczywiście do mistrzostwa. Myślę, że tu nie mają Państwo problemów z odgadnięciem, jaki styl reprezentuje ten właśnie uczestnik pokazu. Tutaj z zawodnikami to tak jak z marmurem, niestety trzeba szlifować i czasami w trudnych warunkach. Wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z prawdziwym, w tym wypadku, mistrzostwem. Widzieliśmy styl małpy, co w roku małpy, bo według chińskiego kalendarza mamy teraz rok małpy, 4702 rok. No to proszę, niesamowita sprawność. Państwo, jak po tej koncentracji człowiek gotów jest do przyjęcia największego. I to jest właśnie ten sposób, w jaki można przygotować ciało do przyjmowania bardzo mocnych ciosów, mocnych uderzeń. Ale cały system tych ćwiczeń oddechowych, które sprawiają, że jest łatwiej. Jest to dość skomplikowane, jak Państwo widzą, zawodnicy nie dysponują jakąś olbrzymią masą mięśniową. Natomiast poprzez właśnie odpowiednią pracę, odpowiednie przygotowanie można dojść do takich rezultatów. To są rzeczy niewiarygodne, ale to są rzeczy, które wymagają ogromnego przygotowania, wymagają przede wszystkim tysięcznych powtórzeń. Proszę spojrzeć na to. Znaczy nasze ciała i umysły są właściwie nieograniczenie doskonałe. Jest wszystko tylko kwestia chęci przełamania tych barier. Widzą Państwo kwestię ułożenia ciała. Nie widać zranień na ciele tego mnicha. Po prostu jest to kwestia takiego wyłączenia się, ustawienia tego ciała, żeby w umiejętny sposób rozłożyć punkty ciężkości, oprzeć się na tych ostrzach włóczni. Znaczy ja powiem, im dłużej praktykuję sztuki walki, tym pojawia się coraz więcej pytań, coraz więcej wątpliwości. Po prostu uważam, że jest to niezgłębiona dziedzina, zresztą jak wszystko w życiu.
tych z Państwa, którzy specjalnie interesują się różnymi sztukami walki, do polecenia jest taki cykl National Geographic. W piątki o godzinie 22 pokazuje różnego rodzaju godzinne filmy, które mają za zadanie przybliżyć, pokazać różnego rodzaju sztuki walki. Ale trzeba przyznać, Mariusz, że ten pokaz mnichów z klasztoru Shaolin rzeczywiście chyba najbardziej imponujący z tego wszystkiego, co widzieliśmy. Tak, tak. Również bardzo mi się podobało. Umiejętności techniczne, niesamowite. Niesamowita sprawność. To jest sztaba żelaza, żeby Państwo wiedzieli. Tak. Podczas festiwalu sztuk walki w Paryżu przed Państwem pokaz Haidong Gumdo, koreańskiej sztuki walki z mieczem. Pochodzi z końca XIX wieku. Oglądamy koreańską sztukę walki, ale to zarówno w Chinach, jak i w Japonii miecz odgrywał niezwykle ważną rolę. Był nie tylko jednym z najcenniejszych przedmiotów, ale również wyróżnikiem pozycji społecznej. Nie każdy mógł walczyć mieczem, o czym mówiliśmy już wcześniej Państwu podczas pokazu Kobudo, czyli sztuk walki rodzem z Okinawy. Należał po prostu do stałych insygniów władzy, należał do ludzi, którzy mieli prawo posługiwania się mieczem, a więc przede wszystkim do szlachetnie urodzonych. Miecz był i jest właściwie bardzo ważnym symbolem. Może nie wszyscy wiedzą, że w Japonii właściwie nie można posiadać oryginalnego miecza samurajskiego, czyli katany. Trzeba mieć na to specjalne zezwolenie. Zręczność. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o samą walkę mieczem, to nie były takie walki, jakie czasami oglądamy na filmach, walki składające się z długich sekwencji ataków i odbić. Z reguły walka polegała na błyskawicznym wyjęciu miecza z pochwy, zadania jednego ciosu i praktycznie rzecz biorąc, czasami ta walka się po tym kończyła.
dochodziło również do tego, że mówiono o tym, że nie była to szermierka, tylko była to walka psychiczna. Legendy mówią o samurajach, którzy stawali naprzeciwko siebie, po czym jeden z nich po mierzeniu się wzrokiem przez 5 minut kłaniał się i mówił: dziękuję, przegrałem tę walkę. I ta walka odbywała się bez wydobywania miecza. Tak, najsłynniejszym był Musashi. Znakomity szermierz, zresztą uważany za bohatera narodowego Japonii. Wiele legend, wiele poematów pisanych właśnie o Musashi. Bardzo prosimy, aby nie łączyć tego z obecnym zawodnikiem występującym w formule K1. No, widzą Państwo, jak precyzyjne są te cięcia. Zresztą sama produkcja mieczy, technologia tej produkcji, zwłaszcza w czasach bardzo dawnych, była wielce skomplikowana. Ci najlepsi płatnerze mieli swoje tajemnice zawodowe, których absolutnie nie zdradzali. Ten miecz jest zrobiony ze stali niezwykle wytrzymałej, a przy tym jest niezwykle ostry. Zresztą w naszym ujęciu to nie jest miecz, to jest bardziej szabla, ponieważ jest zakrzywiony. No i widzą Państwo pokaz rzeczywiście niezwykłej sprawności, wielkiej koncentracji we władaniu mieczem. Trzeba przyznać, że to bardzo imponujące. No chociaż jak wiedzą Państwo, my Polacy w białej broni także się kochamy i ci, co pamiętają chociażby trylogię, pamiętają, że Kmicic potrafił gasić świece właśnie uderzeniem szablą. A tu widzimy już miecze, ale chyba bambusowe. Tak, to już połączenie walki na miecze z różnego rodzaju padami, kopnięciami. Oczywiście nie pokazaliśmy Państwu w tym programie wszystkich rodzajów sztuk walki, jakie podczas tego paryskiego festiwalu były prezentowane. Było ich 23, między innymi niekoniecznie wszystkie te pochodzące z Dalekiego Wschodu, bo w grę wchodził także pokaz Krav Magi, czyli sztuki walki zdecydowanie bardzo już współczesnej i stosowanej bardzo praktycznie ostatnio. No ale trzeba przyznać, że też bardzo popularnej ostatnio również w naszym kraju. Zwłaszcza ostatnio, zresztą wydaje się, że obecnie wszelkiego rodzaju zarówno sztuki walki, jak i sporty walki przechodzą zdecydowany renesans, coraz więcej, myślę chyba, że także ty, Mariusz, możesz powiedzieć o tym, ludzi zgłasza się, chce uczyć się różnych rzeczy. Ja w tej chwili nie zwracam uwagi może na intencje, ale możemy powiedzieć, że jest ten swego rodzaju renesans, a jeżeli chodzi o różnego rodzaju sztuki i sporty walki, my Polacy zawsze mieliśmy w tym osiągnięcie. Chyba nasze charaktery są takie, że kochamy po prostu walkę. A wynika to z doświadczeń w historii. Haidong Gundo to ten właśnie pokaz kończy program poświęcony festiwalowi sztuk walki, jaki odbył się 20 marca w Paryżu. Myślę, że będzie kontynuowany. Rzeczywiście jest to bardzo efektowne połączenie różnego rodzaju walk, to co widzieliśmy chociażby w karate Kyokushin, pokazów, ale także ciekawych doznań estetycznych. Za uwagę dziękuję już Państwu. Mariusz Mazur i Andrzej Janisz.